sama końcówka wstępu, ok? Jak ona będzie wyglądała? To jest najtrudniejsze tak naprawdę i sprawi Wam największy problem, podejrzewam. Cały czas Was straszę. Niefajnie, co? Ok. Bierzemy sobie poprzeczkę, kładziemy przez dwie struny na progu ósmym, ok? Czyli jak macie kropki, no to oczywiście te kropki tutaj na gryfie wyznaczają Wam dane progi, więc nie musicie tego liczyć sobie pierwszy, drugi, trzeci, w zależności od tego, gdzie macie oczywiście kropkę. Ale nauczcie się tego, gdzie jak jest kropka, to który jest próg, ok? U mnie na przykład jest na trzecim progu kropka, na piątym progu kropka i na siódmym progu kropka. Więc za tą trzecią kropką jest próg ósmy, więc nie muszę tego liczyć. Po prostu wiem, że za trzecią kropką jest próg ósmy, ok? Więc kładziemy sobie poprzeczkę przez dwie struny. Przez tylko strunę pierwszą i przez strunę drugą. I jak już to naciśniecie, przez te dwie struny, tak jak widzicie, uderzacie tylko te dwie struny i robicie legato. Co to jest legato? Legato to jest technika, która polega na jak najpłynniejszym wydobywaniu dźwięków z gitary. Może nie będę się tam bardzo rozdrabniał i Wam dokładnie tego tłumaczył, ale lepiej będzie to brzmiało, zagrane jako legato, techniką hammer-on, niż gdybym każde uderzenie musiał zagrać prawą ręką. Posłuchajcie, jakby to zresztą brzmiało. Może od tego miejsca. Słyszeliście? Mało płynne, prawda? A w momencie, kiedy użyjemy hammer-ona, czyli inaczej uderzenia tutaj palcami w gryf, okay, w strunę, będzie o wiele płynniej. Posłuchajcie. Czyli jak zagracie sobie te dwie struny na ósmym progu, to samą lewą ręką po uderzeniu tych strun musicie trzecim palcem uderzyć dwie struny płasko na progu dziesiątym. Czyli próg przerwy i na progu dziesiątym. Żeby odezwały się oczywiście, czyli uderzacie raz i już tutaj palcami przybijacie. Dlatego to się nazywa hammer on, bo hammer to jest młotek, czyli inaczej przybijacie sobie, załóżmy, tak zawsze moja nauczycielka mi mówiła, wyobraź sobie, że twoje palce są młotkami i przybijasz gwoździe. Ok? I w momencie, kiedy już przybijecie powstanie dźwięk, puszczacie ten trzeci palec i uderzacie z powrotem to, co trzymaliście pod poprzeczką. Ok? Czyli pierwszy, trzeci, pierwszy, ale już normalnie uderzamy ten pierwszy. Jeszcze raz. Poćwiczmy to chwilę. I jeszcze raz. I ostatni raz. Dobra. I dokładnie z tym samym układem przemieszczamy się na próg trzeci, czyli tam, gdzie akurat u mnie jest pierwsza kropka. I gracie dokładnie to samo na progach trzeci i piąty, ok? Jeszcze raz. Spróbujmy sobie teraz połączyć, to by było fajne, żeby połączyć sobie obydwa legata, obydwa hammer-ony, ok? Kilka razy to sobie poćwiczmy. Ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, piąty, trzeci. Jeszcze raz. Ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, piąty, trzeci. Jeszcze ze dwa razy. Ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, piąty, trzeci. I ostatni raz. Ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, pierwszy, przepraszam, trzeci, piąty, trzeci. Ok? Na początku może Was bardzo boleć ręka na początku, kiedy będziecie robili te hammery. Ale no co, no musicie ją po prostu wzmocnić, zacisnąć zęby i przejdziecie to, tak? Pamiętajcie, żeby jak najmocniej zrobić wymach tym palcem trzecim, żeby było naprawdę słyszalne te struny, okay? Podczas uderzenia, ok? Dobra, powtarzamy od początku do tego miejsca i dokładamy samą końcówkę i to by był cały wstęp. Ciekaw jestem, jakie macie teraz miny, jak to oglądacie. Ok, to jedziemy. Od akordu C-dur. Uwaga. W dół puknięcie. Dwa razy w dół. Dokładacie czwarty. Puszczacie czwarty. Puszczacie pierwszy. Akord A-moll. Dół, góra. I puknięcie. Pierwszy i trzeci palec. Dźwięk F i dźwięk D. Uderzamy. Robimy slide. Powtarzamy te dźwięki. I cofamy się. Trzeci palec na piątym progu. Drugi palec na czwartym progu, na trzeciej stronie, łapiemy G-dur w pozycji i gramy 6, 5, 4, 3, 1, 2 równocześnie. Same basy, wioliny, dół, góra, góra, puknięcie i hamery.
Ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, piąty, trzeci. Ok? I sama końcówka. Po zagraniu tego hamera na trzecim, piątym i trzecim progu, trzeci palec ląduje na piątym progu na strunie trzeciej. Uderzamy samą trzecią strunę. Po czym uderzamy, trzymając cały czas tą poprzeczkę pierwszym palcem, uderzamy drugą strunę, czyli trzecia struna, druga struna. Już wtedy możecie puścić ten trzeci palec. Trzecia struna, druga struna. I tu robimy podwójne legato na drugiej strunie. Ok? To jest chyba najtrudniejsze ze wszystkiego. Czyli jak zagracie tego hamera, to sama trzecia na piątym progu, puszczacie trzeci palec, uderzacie drugą strunę na trzecim progu i robicie podwójne legato. Czyli jak wygląda podwójne legato? Podwójne legato wygląda tak, że uderzacie sobie właśnie tą drugą strunę, uderzacie samym trzecim palcem na piątym progu, na strunie drugiej, po czym już nie używając prawej ręki, palcem ściągacie tą strunę w dół. Ok? Ok? Zobaczcie z całym tym hammerem tutaj od trzeciego progu. Trzecia struna, druga podwójne legato i na koniec trzecia struna na piątym progu. Jeszcze raz. Trzecia, druga podwójne legato, czyli podwójny hammer i pull off tak zwany. Bo hammer to jest przybijanie, a pull off to jest ściąganie struny, bo pull to inaczej ciągnąć, tak? I na koniec trzecia struna znowu na piątym progu, ok? Gramy cały wstęp od początku do końca i to by było tyle, jeśli chodzi o ten wstęp, ok? Jedziemy od C-dur bardzo wolno. C-dur w dół. Puknięcie. Dwa razy jeszcze C-dur. Dokładacie czwarty palec, puszczacie czwarty, puszczacie pierwszy. Akord A-mol. Dół. Góra, puknięcie, dźwięk F i dźwięk D, pierwszy i trzeci próg. Uderzacie, robicie slide, powtarzacie na trzecim, piątym, cofacie na pierwszy i trzeci, trzeci palec na piątym progu i drugi palec na czwartym, G-dur w pozycji 6, 5, 4, 3, 1, 2 równocześnie, same basy, wioliny, dół, góra, góra, puknięcie, hamery, ósmy, dziesiąty, ósmy, trzeci, piąty, trzeci, sam trzeci palec na trzeciej strunie. Podwójne legato. 3, 5, 3 na drugiej i na koniec trzecia struna. W trochę szybszym tempie jeszcze raz posłuchajcie. Ok? I ten wstęp gracie dwa razy, czyli w momencie, kiedy zagracie to, gracie drugi raz wstęp. Czyli znowu wchodzi C-dur. Po czym jak zagracie już to drugi wstęp, wchodzicie ze zwrotką. Czyli 5, 3, 2, 5, 3, 2. Ok? I to by był cały wstęp. Jeszcze jedna rzecz, która występuje. Występują na po refrenie, czyli w momencie, kiedy macie sam słów, co mają jakiś większy sens. Sama końcówka refrenu. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Raz, dwa, trzy. Liczycie do trzech, tak? Tam. Zawsze tam, gdzie ty. Raz, dwa, trzy. I znowu zwrotka. Ok? Czyli w momencie, kiedy zagracie ten G-dur z końcówki refrenu. Raz, dwa, trzy. I wchodzą te legata. 8, czyli te hamery. 8, 10, 8, 3, 5, 3. Trzecia struna, druga podwójna legata. I z powrotem trzecia. I zaczynacie znowu zwrotkę. 5, 3, 2. Jeszcze raz wam pokażę. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno, jedno tylko wiem być tam. Zawsze tam, gdzie ty. Raz, dwa, trzy. Idzie druga zwrotka, ok?
No i to by było na tyle. Mam nadzieję, że jakoś sobie poradzicie z tym wstępem. Oczywiście ludzie, którzy są bardziej zaawansowani i nie idą tym podstawowym kursem, tylko akurat sobie wskakują na ten film, myślę, że sobie poradzą bez problemów. A wy, jeśli poćwiczycie, to poradzicie sobie z tym. Mam nadzieję, że wam to na tyle dobrze zwizualizowałem i pokazałem, że dacie radę. Wierzę w was, naprawdę. Zapraszam was oczywiście na fanpage'a, jeśli jeszcze nie polubiliście, na stronę Naucz się grać, subskrybujcie kanał. I tyle. Do zobaczenia w Głosu i Graj, które w sumie będzie już na dniach. Wszystkiego dobrego. Cześć!